dobry. Szczęść Boże. Gościem naszym jest Wojciech Grzesiak. Tak jest. Ksiądz, pan. Akolwiek myślę, że w Polsce to jest takie uczulenie na to słowo ksiądz. Myślę, że to w Czechach pracowałem, tam wszyscy mówią pan farasz, pan biskup. To wszystkich księży, także myślę, że to jest kwestia umowna i raczej nie, mniej istotna. Mniej istotna. Istotne jest to, że na przykład można powiedzieć ksiądz w karetce, bo ksiądz pracuje w karetce. Pracuję w karetce jako ratownik medyczny. Staram się nie jak gdyby nie afiszować tego, że jestem księdzem, chociaż zdarzały się takie wypadki, że na takie wyraźne życzenie rodziny podczas reanimacji, szczególnie tej nieudanej, udzielałem sakramentu namaszczenia chorych czy absolucji, ale jak mówię, na takie wyraźne, kiedy wiedziałem, znając środowisko, gdzie pracuję, że są to ludzie, którym to zależy, którym na tym zależy, tego też tak to robiłem, ale raczej staram się unikać tego w karetce. Trudna praca. Myślę o tym ratownictwie medycznym najpierw. Porozmawiajmy o tym chwilę. Wydaje mi się, że dramatyczne momenty są też momenty szczęśliwe, ale ich jest chyba mniej. Na czym polega trudność taka największa tej pracy? Ja myślę, że w ogóle praca ratownika medycznego to jest pewien sposób bycia. Zresztą myślę tak samo podobnie jak tutaj szanownych panów dziennikarzy, że jest to pewien sposób bycia. Nie, nie jest to coś takiego, że człowiek gdzieś tam idzie o 7 do pracy, o 15 z niej wychodzi, robi swoje raporty, papiery, idzie do domu. Praca ratownika medycznego, który pracuje między 250-300 godzin na kontrakcie, bo tak ratownicy pracują, albo więcej, ale to już o ekstremalnych tych nie będziemy mówić, jest pewnym sposobem bycia, który przekłada się na jego życie, bo zależy, jaki ten dyżur był. Czy był ten dyżur przebiegał standardowymi jakimiś wyjazdami, takimi nazwijmy to POZ-owskimi, czyli gorączka, ból brzuszka, wymioty, jakieś takie niezagrażające życiu. Takich wizyt jest więcej, powiedzmy sobie. To jest też takie bolączka tego systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, że ludzie nie korzystają z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, a wolą dzwonić na pogotowie, myśląc, że na przykład no, przyjedzie lekarz i da antybiotyk. Wiedzmy, że na 10 karetek jest tylko jedna z lekarzem, reszta to są tak zwane zespoły podstawowe, czyli z ratownikiem medycznym jest coraz mniej, a myślę, że do 2-3 lat w ogóle nie będzie karetek z lekarzem. Ale to tak na marginesie tego, co pan pytał. Tych wyjazdów oczywiście więcej z takich tych standardowych. Gdzie się jedzie do takich zwykłych zachorowań? Są te ekstremalne, tak zwane, nazywamy to ratownicze. To są te związane z zagrożeniami życia. Są udary, zawały, tak? Zatorowość, coś, co wymaga szybkiej reakcji, podania leków, zawiezienia do szpitala. I są to te smutne, te wydarzenia, które się szczególnie w rodzinie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, dopalacze, pobicia, to jest coś, co jak gdyby tak najbardziej człowieka no, nie tyle dołuje, ile no, wymaga od niego dużego spięcia takiego emocjonalno-psychicznego. To są dzieci, dzieci chore, ale też te dzieci, o których tutaj też wspominałem, dzieci, które... No właśnie, przed włączeniem kamer ksiądz powiedział o dzieciach, które zostały pozbawione dostępu do internetu. Proszę do internetu, do komórki, do gier. Słyszeliśmy ostatnio 19-latek też w Polsce, który zabił swojego brata tylko dlatego, że gdzieś tam mu zabrał grę komputerową. Takie wypadki w stacji, gdzie ja pracuję, myślę, że w innych stacjach zdarzają się bardzo często, gdzie no, trzeba te dzieci zawieźć na oddział psychiatrii celem obserwacji, bo ma jakieś zaburzenia agresywne, kompulsywne, atakują swoich rodziców za to, że mama zabrała komórkę, że tata odłączył internet. Taki szał, że musi przyjechać pogotowie nieraz. Musi przyjechać do 11-9-latka policja i dwóch panów policjantów. No nie potrafi nieraz takiego młodego człowieka otrzymać. Jaki znak czasów, że rodzice nie potrafią sami sobie, no powiedzmy sobie, nie jest to 17-latek, który mógłby już nieźle ojcu, że tak powiem, łomot spuścić, a są to dzieci 9-letnie, no więc no kiedyś tak, 9-letnim dzieciom, no rodzice sobie umieli sami dać radę z 9-letnim dzieckiem. Teraz musi być wezwany zespół ratownictwa medycznego, musi być wezwana policja, żeby to dziecko normalnie spacyfikować. I to są takie te smutne rzeczy, które się w ratownictwie medycznym dzieją i które są jak gdyby udziałem każdego z tych, który jeździ na karetce. Ten dyżur 12-godzinny, który przebiega, on może być spokojny. To jest to, że generalnie nasza praca polega na tym, żeby być cały czas w gotowości. My nie wiemy, co będzie. Siedzimy na bazie, na przykład pijemy kawę, dzwoni. Dzwoni laptop, tablet. Na tym tablecie jest powiedziane, co to jest, gdzie. I tak naprawdę jeszcze człowiek nie wie, dopiero kiedy przyjedzie na miejsce, widzi ogrom jakichś tragedii, nie wiem, rodzinnej, libacji, gdzie jest matka z rozwaloną głową, ojciec pijany,
jeszcze jakieś dzieci tam są płaczące, małe, to jak gdyby rodzi taką traumę tej sytuacji. I z tym, a jak ksiądz odreagowuje po takich sytuacjach, po takich dniach trudnych w pracy? To jest tak, myślę, że każdy z nas, ratowników, ma swoje hobby. Ja, trudno nazwać mojego drugiego zajęcia tego, gdzie jesteśmy, jako hobby. To jest też moje powołanie, moja praca nie, bo ja na tym nie zarabiam, ale pewna służba, tak? Myślę, że wszelki rodzaj jakiegoś kultywowania takich swojego hobby, no każdy myślę, że to jest. Są też ratownicy jak wszędzie, jak w każdym zawodzie, którzy no niestety odreagowują alkoholem. No to jest naturalne, my jesteśmy ludźmi, jak wszyscy, tymi niewłaściwymi powiedzmy, albo w niewłaściwych proporcjach, o, no bo jeszcze gdzieś tam no, jakieś tam proporcje właściwe są naturalne, ale no, są też basen. A czy rodzina cierpi na tym? Tak zapytam, żona na przykład. Ja myślę, że zależy, my mamy taki komfort, że moja żona też jest pracownikiem służby zdrowia, jest pielęgniarką, pracującą w systemie 12-godzinnym, pracującą na OIOM-ie, czyli na tak oddziale, który wymaga podobnie szybkich reakcji, spięcia. Nie jest to jakiś no, oddział przewlekły, gdzie ktoś leży, gdzie nic się generalnie przez cały dyżur nie będzie działo. One mają wózek wyjazdowy, więc powiedzmy, my się tutaj w tej kwestii rozumiemy. Gorzej jest, na pewno moi koledzy czy koleżanki mają, gdy ten drugi współmałżonek nie rozumie, jest kimś, kto nie pracuje w tej, na przykład tej branży, no wtedy to powoduje może pewnie niezrozumienie, ale jeśli w moim wypadku jest to jakoś pełne zrozumienie, bo mówię, obydwoje pracujemy w tym samym systemie takiej szybkiej reakcji i spięcia takiego pracy, szybkiego myślenia, tak? No tak, bo pod presją, prawda? W karetce trzeba mieć ten A porody w karetce zdarzają się? Tak, no ostatnio poród w karetce, gdzie no, to jest też taki, to jest dreszczyk emocji. Jest wezwanie, poród, któryś tam 30, któryś tydzień jedziemy i teraz nie wiadomo, czy już urodzi, czy nie. Bierzemy do karetki i byle dojechać. Bo generalnie jest tak, że oczywiście najlepiej jak to odbierze położna, bo to jest najbardziej bezpieczne dla kobiety, no tak, i dla dziecka. Każdy powiedzmy poród w karetce niesie ze sobą jakieś tam no niebezpieczeństwo. To jest zawsze karetka, tak? To jest zawsze karetka, no i no, jednak ratownik medyczny nie jest pediatrą w pełni, tak? Nie jest położny, może ten poród odebrać bezpiecznie go, bo każdy z nas z ratowników medycznych jest do tego przygotowywany, jak bezpiecznie odebrać poród, jak zabezpieczyć dziecko, jak zabezpieczyć kobietę do momentu oddania na oddział ginekologiczno-położniczy, ale zdarzają się i jest to radosne, kiedy rzeczywiście ktoś się urodzi, kiedy już jest, to są takie chwile. Trudna praca, tak jak słucham, tak sobie myślę, ja bym zupełnie nie potrafił znaleźć się w tych sytuacjach. A zatem tak, wynagrodzenie chyba nie są to jakieś stawki, które. A niestety państwo, mówimy o pracy ratownika medycznego, to jak gdyby mamy takie dwie przestrzenie. To jest cały powiedzmy przestrzeń pracy prywatnych firm medycznych, które nie jeżdżą do wypadków, tak? To są zabezpieczenia medyczne, transporty, tak? I tak zwane systemowe pogotowie ratunkowe, czyli te państwowe, czyli to jest te, które jeździ do wypadków, czyli to są 3-4 karetki na miasto. Ja nie wiem, tu w Cieszynie mają 4 karetki w całym mieście. Te, które stricte jeżdżą do wypadków, reszta to są prywatne firmy, które jak gdyby nie mają nic wspólnego z tym systemowym ratownictwem. I w tym systemowym ratownictwie medycznym niestety większość z nas pracuje na kontraktach. Jest to dla pracodawcy, każdego dyrektora pogotowia wygodniejsze, bo możemy robić po więcej niż 100, tam 40 czy 60 godzin etatowych, tak? Więc no gdyby tak wszyscy teraz ratownicy medyczni, którzy pracują na kontraktach, przeszli na etat, no to karetki by po prostu no, nie wyjechały. Nie ma ratowników, coraz mniej jest, jak mówię, no są moi koledzy, znam takich, którzy robią powyżej 300 godzin i siedzą cały czas i to już jest niebezpieczne. Tak, to już jest niebezpieczne dla wszystkich. Dla nich, dla ich rodziny, jeśli ją mają jeszcze, no i dla tych, i dla pacjentów, życie, tak. Tym bardziej też, no powiedzmy sobie, że ratownicy medyczni też kierowcy, bo nie ma kierowców. Jesteśmy kierowcami, tak? Większość z nas jeździ tą karetką, bo nie ma takiego zawodu, jak już teraz, jak kierowca karetki nie będący ratownikiem. Wszyscy w karetce są ratownikami bądź pielęgniarkami, tak? A w Paragwaju co ksiądz robił? W Paragwaju 7 lat organizacji misji medycznej na piękny czas, czas jak gdyby takiego zbliżenia się do południowoamerykańskiego ubóstwa, ale także dla mnie, jako dla księdza, taki czas refleksji. Ja tutaj wspomnę naszą noblistkę, szanowną wielce, pani Tokarczuk, którą bardzo szanuję i naprawdę
Duma mnie też rozpiera, że ona dostała Nobla. Kiedy wspomniała o tych kolonialistach w mowie noblowskiej, którzy zniszczyli świat Ameryki Południowej, ja tego też tam doświadczałem kiedy. I nieraz mi był wstyd jako księdzu, jako chrześcijaninowi, jako katolikowi, że tyle szkód zostało zrobionych jak gdyby w całym społeczeństwie Ameryki Południowej, to ubóstwo, które jest obecnie przez to, że gdzieś tam na początku na siłę próbowano wcisnąć im chrześcijaństwo, opanować i tak naprawdę złupić ich tereny, co dzieje się do teraz. Ale poza tym to praca w slumsach, praca ogromnie dająca wiele satysfakcji. Wśród ludzi, którzy no nieraz mając 70 lat nie mieli kontaktu z profesjonalnym medykiem ani razu, tak? To praca gdzieś tam w rezerwatach Indian, oddalonych 500 kilometrów od drogi asfaltowej, to jest poznawanie ich kultury i wspaniałości Indian. To są ludzie niewykształceni, ale przewyższający inteligencją i mądrością niejednego wielce wykształconego profesora, magistra, doktora, kogokolwiek. Są to ludzie, do których szacunek rodzi się automatycznie. To są ludzie, którzy jak gdyby oni chwytają człowieka za serce, szczególnie nas, Europejczyków, że właśnie tak można przeżywać życie, że tak można, taką mądrością życiową można się kierować. To jest niesamowite doświadczenie Ameryki Południowej, które mnie osobiście wciągnęło na maksa. Mhm. Na maksa. A ta mądrość życiowa, o której ksiądz wspomniał, czy możemy zastosować jakąś taką złotą radę tutaj dla nas, Europejczyków, jak żyć? Myślę, że jest wiele takich, choćby ten taki najbardziej, może powiedzieć, anegdotyczny, ale też bardzo prosty, jak mówili do nas, że wy macie zegarki, my mamy czas. Nie spoglądają na to, co nas jak gdyby zewnętrznie warunkuje, ale wewnętrznie warunkuje między nami. Przede wszystkim moja żona jak gdyby ma w swojej urodzie pewien taki specyficzny, a zarazem cudowną rzecz, charakterystyczną rzecz, której nikt nawet z jej przyjaciół nie wiedział. Nikt. Indianin, który na nią spojrzał, zaraz jej powiedział po indiańsku, właśnie w języku Guarani, że ma na oku właśnie taką charakterystyczną część. Co to ma znaczyć? Że oni patrzą na człowieka w całości. On nie przychodzi cześć, nie? Mhm. On cię obserwuje, patrzy na ciebie, on cię zaraz zauważa i mówi ci, nie? Coś, czego Europejczycy nawet no, jak gdyby nie zauważają. Jak gdyby, a jeżeli on przychodzi i rozmawia z człowiekiem, to on chce cię poznać o tyle, ile może. Przybliżyć do siebie i siebie przybliżyć do ciebie. To jest takie spotkanie, które no u nas w tym pędzie takim europejskim niemożliwe. Gdzieś tam po łebkach się dotykamy, w sensie takim tego właśnie. Może tego by nam brakowało też u nas tutaj tak. W tym naszym małym, pięknym świecie. I chyba też taki szacunek, albo się mylę, do przyrody. No to jest ogromne, to jest coś, oczywiście, że ich pierwotne religie, które oni dalej kultywują. I ja tutaj tylko wspomnę ojca Zdzisława, książka, przecudowny misjonarz pracujący 40 lat wśród Indian, powiedział, on zanim zaczął głosić Ewangelię, to on wchodził do ich świata duchowego przez szamana, z całym szacunkiem, do ich wierzeń, religii. Nie powiedział im, że to, w co wierzycie, to jest bez sensu, to jest pogaństwo, teraz macie tu Jezusa Chrystusa, macie nie. Przez 30 lat powoli wchodził, żeby schwycić szacunku, ale po co o tym mówię? Ponieważ w ich religiach, ich pierwotnych religiach jest wielki szacunek do ziemi, jest wielki szacunek do przyrody, przyroda jest częścią bóstwa, ponieważ no, tak naprawdę to ona warunkuje nasze życie tutaj na ziemi. Bez niej nie ma nas. I to jest coś jak gdyby ich takie odniesienie do przyrody, którego nam niestety brakuje, bo my myślimy, że to jest pewna część
banku, czy pewna część kasy, z której możemy wybierać i ona będzie cały czas pełna, napełnia się cudownie i tak naprawdę ja, człowiek, który mam nieograniczone możliwości, mam sprzęty, mam pieniądze, mam możliwości, ja mogę korzystać. Nie, kiedyś się wszystko skończy. Skończy się drzewo, skończy się powietrze, skończy się woda, wszystko, skończy się prąd. Człowiek tego nie rozumie i to też myślę, że jest pewnym problemem i pewnym błędem poszczególnych księży. Też już mówię tutaj o samym chrześcijaństwie, że o tym nie mówią, boją się. Patrzmy na świętego Franciszka, który jak gdyby afirmował przyrodę, tak? Jeden ze wspaniałych świętych. No to co cały czas Franciszek też mówi, że mówi o grzechu przeciwko ekologii. Mimo wszystko jeszcze gdzieś tam u nas w Polsce są księża, są i biskupi, którzy wieszczą o ekologizmie. Ja rozumiem, że gdzieś tam można mówić o tym, że ekologia bez odniesienia do Boga Stwórcy jest jakimś, ale my trochę za dużo skupiamy się w naszej religijności polskiej na takim punkcie poszukiwania wrogów. Coś, czego nie ma w Ameryce Południowej. Oni tam się cieszą wiarą. Afirmują, oni się cieszą obecnością Jezusa, oni chwalą Jezusa, nie? I kto chce, to przyjdzie do nich, bo Jezus tak mówił. A u nas się szuka wrogów. Ten jest wrogiem. Ekologizm jest wrogiem teraz. Co ten nam zrobi? A nie szukajmy wrogów. Nie szukajmy wrogów. Muszę skończyć tutaj. Okay. Ale cieszmy się. Cieszmy się i szanujmy drugiego człowieka. I szanujmy też otoczenie, w którym jesteśmy. To jest taką dobrą puentą, którą ksiądz zaproponował. A może będzie jeszcze okazja kiedyś pewien wątek otworzyć i dokończyć rozmowę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wojciech Grzesiak był naszym gościem. Dziękuję bardzo.